Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku Scanna Bridge of Spirits. I jesteśmy przy drugim relikcie, który pozwoli nam dotrzeć do ducha Toshiego, czyli wodza wioski. Ostatnio nie udało nam się z tym łowcą wygrać, ale mam nadzieję, że dzisiaj uda się za pierwszym. No, zobaczymy. Let's go. Dech. Skip. I wydech. No dobra. I pamiętamy, że... ogólnie możemy... właśnie... ogólnie możemy... a! Kurde! Strasznie daleko było. O kurde. No serio? Okej, nie! Okej. Widzę, że mamy z nim problem. Gdzie ty jesteś? O kurde! Już dotknąłem ziemi naprawdę tak szybko? Mam cię. Okej. Kurde. Wow. O proszę. Tak też można ją ładnie tutaj. Ach. Dobra, zdrowie. O właśnie. Pięknie. Nie leć. Kurde. O, nie trafiłem w jej głowę! O, ty kurczę. Ach! No co to? O, tego jeszcze nie przerabialiśmy, maleńka. No patrz. Chodź no tu. Czekaj! Ajajajaj! Dostałem mocny piernicz. No chyba sobie raczej żartować. Tu jest. Dobra, spadła. Ach, ucieka. O kurde ty. No i przypał. Ach. Opadaj tutaj mi. Pięknie. O! Spadła! Dobra. Jeszcze raz. Wow! Nie! Wow, 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 to było bliskie. Dobra, mam cię. Ach. No i się udało za pierwszym. Co prawda, mało brakowało. Dawaj, relikt. Pięknie. Gadys, żal Toshi. Świetnie. Harpoon. Znaczy coś, czy, coś, czym można było właśnie... prawdopodobnie
strzelać. A te co mają jakieś takie znaki zapytania? O, punkt medytacji. Jak najbardziej, jeszcze jak. Nasyćmy się tej energią. Kurczę, nie pamiętam, czy w przypadku pierwszego bossa też ogarnialiśmy punkt medytacji. Wypadło mi z głowy. No i co? No i lecimy, kurczę, do ostatniego. Jeszcze ewentualnie można by było pogadać tutaj z tym dziadygą. Zobaczmy. These statues were here long before our visit. Teachings of an ancient people. Crafted to help future generations understand the balance of nature. We did not understand their meaning until it was too late. I teraz chyba, jeśli dobrze się orientuję, musimy lecieć na południe. Ale tak się teraz zastanawiam, czy nie chciałbym jeszcze, kurde, tam podskoczyć tutaj, wylić Hard Rotom Case. A tu? O, Mask Maker Path. Ja bym sobie podskoczył tutaj, chciałbym zobaczyć, czy, kurczę, na pewno zebrałem tam punkt medytacji. To tutaj wyżej, nie? Tak, chyba tak. Tak, bo punkt medytacji był tam, okej, okay, na tym klifie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lepiej być pewnym, prawda? Swoją drogą, dziękuję oczywiście za wszystkie lajki i komentarze pod poprzednimi odcinkami Skeny. Bardzo mi miło, słuchajcie. Cieszę się, że wam się podoba. No i mam nadzieję, że oczywiście dalej wam się podobać będzie. Także serdecznie zachęcam do tego, żeby dzisiaj również zostawić coś po sobie. Łapę w górę i komentarz. Będzie mi niesamowicie miło. Także dzięki wielkie z góry. A my tymczasem, kurczę, musimy podążać gdzieś w tym kierunku. W sensie, czy możemy otworzyć to przejście w końcu? A, my możemy przez nie się przedaszować przecież. Nie, wait, dlaczego nie? Aha, dobra, bo tutaj musimy mieć Spirit Maila. Czyli tutaj potrzebujemy Spirit Mail. To chyba inna ścieżka właśnie, to będzie ta, którą musimy podążać. Aha. Tak, 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 tak. Tu jest fioletowe przejście na drugą stronę. I mamy tam w ogóle jakiś wielki ten. Czy to nie jest... Tak, to jest przeklęta skrzynia. Tam mamy jakieś wielkie drzewo, jakieś takie japońskie, kurcze. Ty, ale ty się nie lecz, gościu. No nie, najgorzej. Czekajcie, w minutę mam go pokonać, tak? Au. Znaczy jest to możliwe oczywiście, tylko że najpierw musimy się tym przyjemniaczkiem zająć. No Kena! No kurde, co jest? Okej, okay, został ten. Okej, okay, mamy to. Mamy to, mamy to. Co prawda na przypale albo wcale, jak to mówią. Ale się udało. Myślałem, żeby to jakoś w jakiś sposób zresetować, ale... Ale się udało. Nie było źle. Tylko mówię, największy problem zawsze sprawiają ci magowie. Albo nas wysysają ze zdrowia, albo... Albo oni sami się po prostu leczą niesamowicie. Zaraz, czy to nie była skrzynka do otwarcia? Oczywiście, że tak. Ona czasami tak połyskuje w taki sposób, że zazwyczaj odwracam wzrok od tego. Zaraz, zaraz, zaraz. Czy tutaj nie było? No właśnie, rocik. No coś na fioletowo się mgliło, nie? No i maleńki.
Czy 62 na 65? Jeszcze 3 roty nam brakuje. 3 rotów nam brakuje. Zaraz, zaraz, ale my tutaj zeszlibyśmy, tak? Czyli nie, idziemy dalej. Idziemy dalej. No i prawdopodobnie na naszej drodze, kurde, będzie kolejny bość. Ale mi dzisiaj swędzi oko. Tutaj coś jest? Nie, taki zaułek, jakby faktycznie coś tutaj miało być. A, co to jest? Nic. Tu też nic. A tu? Tu możemy wejść? Nie. Tu jest zepsucie, więc podejrzewam, że musimy to zepsucie w jakiś sposób wyeliminować stąd. I dopiero wtedy będziemy mogli się rozejrzeć wewnątrz. No okej. No to nie pozostaje nam nic innego jak lecieć. Tak, tutaj jest Spirit Mail w ogóle. To jeszcze tych miejscówek, które można dostarczyć wiadomość, jest dość sporo. Dobra, przechodzimy tędy. Lampiony. Warrior Path. Już czuję, że to nie będzie łatwa ścieżka, a tym bardziej nie będzie to łatwy boss. Ścieżka wojownika. Co może pójść nie tak, prawda? A na tym muszę stać. Oho. Rozumiem, że... Aha, dobra, tam są kropki. 1, 2. A to trzecie pewnie, co? No tak. A gdzie my przez to przelecimy? Wow! O kurde! To jest taki teleport, który nas przenosi nie wiadomo gdzie. To jest niebezpieczne. To może być niebezpieczne. Tędy. Okej, mamy to. No, oczywiście. Ja już chciałem to zniszczyć. O nie, 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 nie. No, patrzcie! Gdzie jest ten? Okej, tego mamy. I jeszcze jeden nam został. Przyjemniaczek. No. No co jest? Tak, świetnie. Wrzuciło nas do... O, come on. Szczęście zapisało i zapamiętało, że zabiłem te potworki. Strasznie irytujące są te ćmy. Aha, i tam mogę się przyciągnąć. No tylko teraz pytanie. Czy ja chcę się tam przyciągnąć? Czy ja chcę tak naprawdę przelecieć, kurczę, przez te drzwi daszem? Ale spróbujmy się tutaj przyciągnąć. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No szczerze? Nic nam to nie dało, w sensie stąd nie mamy żadnej innej drogi. No dobra, tu. Okej. To wygląda już bardziej obiecująco. Co się stanie, jak zrobimy tak? Aha. Gdzie my jesteśmy? Aha! Pytanie tylko... Czy my to mamy zrobić na jednym... Tak, my to mamy zrobić na jednym... Tak powiem, posiedzeniu. Mhm. Dobra.
Czekajcie, niech tam to przeminie. Okej. Tutaj. No, rzucaj. Jest. Jest. Okej, mamy to. Jest! Udało się. Nieźle. Oh shit. No to kurde, tak trochę z deszczu pod rynnę bym powiedział. A to co nam da? Czyżby... Nie, to jest nieaktywne. Podejrzewam, że najpierw musimy poradzić sobie z tymi bebokami tutaj. Au. Rothammer. O, świetnie, tylko kurde, on strasznie daleko. Mam cię, byczku. Świetnie. I chyba teraz będziemy mogli z tego skorzystać. Tylko że teraz są te cztery jakby miejsca zapalenia pochodni. Okej. I trzy? Dobrze widziałem? Trzy miejsca, skąd można strzelać. Tu chyba nie wskoczę. Nie ma opcji. Tak, jest to miejsce. To nam pokazuje jedyneczkę. No, tam nie wskoczę. O! Rociki, chodźcie tutaj. Maleństwa. Zapraszam, podstawcie mi tu skrzynkę. Czyli lewa jest pierwsza. Lewa jest pierwsza. Okej, dziękuję. Ops. Stąd co będziemy widzieć? Będziemy widzieć trzecią. A tutaj, stąd, co zobaczymy? Widzieć czwartą, czyli możemy kliknąć drugą, trzecią i czwartą. Yep. Świetnie. Mam trochę mindfucka, kurde, jak tak się teleportuje po całym obszarze. Okej, są jeszcze jedne wielkie drzwi, przez które można przejść. Ale najpierw tędy. Musimy do nich jakoś dotrzeć. Ja już tam widziałem, że będziemy musieli korzystać z bombli. A propos, miejscóweczka, w której co? Można cokolwiek... poobserwować? A tu? Też nic. Aha, zjazd! O kurde, ty! No! What the hell? Nie, tak nie wolno! Dobra, czyli to jest miejsce w takim wypadku chyba, z którego by trzeba było skorzystać z bombla. I teraz. Tak. Lecimy. I hop. To lecimy, super. Jeszcze tutaj. Świetnie. Aha, super. No! Nie, dlaczego nie zrobiłaś dasza? Czekaj. Czy my tego nie musimy jeszcze raz podnieść? Chyba tak. Cyk. No właśnie, i ten ostatni też się podnosi.
czyli mamy ten dash, jeden, i chyba teraz musimy jeszcze zrobić kolejny. Super. No nie zawsze ten dash wychodzi w locie, w sensie... jak podskoczę, nie? Okej. Ha! Arena walki z bossem. So nice. Miejsce chyba, gdzie będziemy mogli medytować, ale to później. Dobra, patrząc na to, mamy dwa miejsca, z których możemy się leczyć. Ostatnio mieliśmy trzy. Widzę, że trochę skąpią. Ewidentnie skąpią. No i dobra, zobaczmy w takim razie, kim jest ten nasz wojownik. Chyba musimy go przyzwać za pomocą dzwonu. No dobra, let's go. Chociaż... no tak, to będzie jego maska teraz. Zobaczmy. Długa broń. Najgorzej. Długa broń plus dasze. Co może pójść nie tak, prawda? Och ty kurde. O, biegnie. Biegnie, nie ma kapelusza. O, fuck. Właśnie o tym mówiłem, że długie bronie... że długie bronie są strasznym przypałem w walce z bossami. Wow! Okej. Wow! Nie wiem... oh, shit! A miałem powiedzieć, że nie wiem, jak ja tego uniknąłem. Lepiej powinienem się zamknąć. O ty kurde gnojnu. O nie, złapał mnie! Puść, 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 puść! Au, to bolało. O, shit, ale dostałem. Pierdziel! O nie! No! Mam cię! Użyłem wszystkiego, co mam do walki z nim. I udało się za pierwszym. W sumie padł najszybciej z nich wszystkich, z całej trójki reliktowej. Źle. A to chyba już dlatego, że po prostu się gdzieś tam nauczyłem naprawdę agresywnie grać tą Keną. W sensie mamy dash, który wytrąca z równowagi, mamy bomble, mamy Rothammer, który też mocno bije. Więc spoko. Miłość Toshi. Okej, okay. I medytacja jak najbardziej.
I słuchajcie, mamy The Road Can Perform More Actions. No dokładnie, czyli mamy 4 sloty. Zaraz, to był Meditate. Skorzystałem z tego, z tej większej ilości zdrowia, nie? Chyba tak. Okej. No to zobaczmy, jak to wygląda w upgrade'ach. 300 punktów karmy, a to nas będzie kosztować też 300 punktów karmy. Więc żeby maksymalnie tą Kenę ulepszyć, potrzebowałbym jeszcze właśnie 300 punktów karmy. Mam 170, czyli potrzebuję no 130, tak? Szybka matematyka z Kamilkiem. 130 karmy. Jest to do zrobienia chyba, zważywszy na to, ile jeszcze jest miejscówek, w których moglibyśmy dostarczyć te maile, te wiadomości. Prawda? A weźcie jeszcze raz to kliknijcie, zobaczymy, co się stanie. No szkoda, że nie wylatuje stamtąd rod, ale no właśnie, pytanie teraz. Czy my pominęliśmy jakiegoś rota, czy faktycznie mamy wszystkie? Bo to jest chyba maksymalny poziom rotów. Tak mi się najmniej wydaje, tak to by wyglądało, nie? Ale zobaczymy. Many rang this bell on a journey of reflection, hoping to seek guidance from our ancestors. As our village struggled, Toshi found few answers here. Gdzieś tutaj był chyba jeszcze teleport właśnie. Bo w sumie teraz, jakby nie patrzeć, możemy chyba wejść do tej wody, nie? Na przykład moglibyśmy wskoczyć sobie tutaj, bo ona nie jest zatruta. I możemy sobie na przykład przepłynąć w to miejsce. I być może na przykład to są miejsca, do których nie mogliśmy wcześniej dotrzeć. Czyżby? Nie, jednak tu byliśmy. Tu chyba byliśmy na samym początku, nie? Co to było? Myślałem, że gdzieś tam jakiś rot się schował. No dobra, wracamy w takim razie do kapliczki. No i wracamy do wioski. Szkoda, że kurde w tej wiosce faktycznie nie znalazłem tych wszystkich maili. Byśmy oczyścili tą wioskę. Ale na platynę i tak nie mam co się jakoś wielce łasić. Z tego względu, że... a weźmy sobie, wskoczmy tutaj. Z tego względu, że trzeba grę przejść na najwyższym poziomie trudności, który odblokowuje się po przejściu jakiegokolwiek innego poziomu trudności. Czyli musiałbym grę jeszcze raz przejść. To nie na nowej grze plus, tylko tak normalnie. Nie, niestety tutaj nic nie zostało oswobodzone. Potrzebowalibyśmy właśnie zniszczyć to zepsucie tylko i wyłącznie tym Spirit Mailem. Kto tu te belki? A, no właśnie! I co jest ciekawe? Jak wyglądają teraz duchy, jak je wykorzystamy tutaj z tej łzy? Myślałem, że po prostu większa ta. Można oczywiście tutaj... O, patrzcie. No tak, to jest to, o czym mówiliście, że możemy nawadniać, nawozić pola. No i dzięki temu zyskujemy karmę, zobaczcie. Wyrastają z tego nowe roślinki. Ha! Dobre, nie? No ale duch jako tako nie wygląda inaczej. Duch nie wygląda inaczej. A tam? Co tam jest? Czekajcie, bo tu wygląda jakby tutaj coś można było zrobić. Oj, kolejne dwa pola, które można by było nawodnić. Oj, nie o to chodziło. Aha, tylko to. No dobra, to ja bym jeszcze potrzebował tego duszka. Poproszę cię, kochany. Wjedziesz tu? Nie wjedziesz, czyli musisz gdzieś kurczę naokoło polecieć. Czyli tamtędy. I chodźmy tutaj do tego pola. A, i tutaj rotik jest! Super. Ty, to zaraz będzie... Jeśli byśmy tak zrobili z innymi polami, to można byłoby oczywiście nazbierać faktycznie tej karmy tak dużo, żeby te 300 kolejnych punktów mieć. Chodźmy tutaj, mały.
Czy jednak nie zebrałem wszystkich? Myślałem, że uzyskując czwarty poziom jest to maksymalne i maksymalna ilość rotów. 100 rotów jest do zebrania! Mamy 66, jest 100 do zebrania. What the fuck? No nieźle. No nieźle. I tutaj w ogóle, a ciekawy jestem skąd miałbym to pyknąć. Czekajcie, a ja nie mogę zrobić tego tak? Nie. Oj. Czekajcie. Jak ja teraz wyskoczę stąd? A tak? O właśnie. I o to mi chodziło. Bo tam jest parę miejscówek, przez które teraz możemy przeskoczyć. Co to było? Przez które możemy przeskoczyć, przez te takie bariery, z które możemy dashować. Bo tutaj nas kurczę nie było. Prawda? A nie, byliśmy tutaj, dobra. Okej, sorry. My bad, byliśmy tutaj. Trochę mi się popiętroliło. Mhm. Tylko po prostu nie otworzyliśmy tej bramy, tego skrótu. Okej. Już miałem, kurde, jakieś rozkminy we łbie. Że nie odwiedziliśmy jakiejś części tego wioski. No dobra. No to co? Palimy wroty. Cyk. Cyk. Czyli mamy odpowiedź na to, że roty A nie wyglądają inaczej. Ich czwarty poziom ducha nie wygląda inaczej. Być może maksymalny wygląda inaczej. A B jest ich stuwa. Jest ich stuwa. No dobra, słuchajcie. No to w takim razie w tym miejscu sobie zakończymy. I prawdopodobnie ostateczną konfrontację zrobimy w kolejnym odcinku. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i do zobaczyska. Trzymajcie się. Widzimy się codziennie o 16 na kanale. Zapraszam. Bye, bye.